Witajcie w nowym treningu brzucha i pośladków na moim kanale. Nie jest on tak bardzo skierowany na rozwój Waszej sylwetki, aczkolwiek oczywiście również na sylwetkę wpłynie. Kieruję go do osób, które są zmęczone po całym dniu, bo wszystko będziemy robić tutaj blisko maty, ale przy okazji, które borykają się z bólem pleców przez swój siedzący tryb życia, bo mięśnie brzucha, mięśnie pośladkowe to są najczęściej te partie, które są najbardziej osłabione naszym siedzącym trybem życia. Więc do Was kieruję ten film, zadbamy razem o sylwetkę, ale przy okazji zadbamy razem o zdrowie Waszego ciała. Na początek zrobimy krótką rozgrzewkę, żeby troszeczkę przygotować nasze ciało do ćwiczeń, które będziemy wykonywać, aczkolwiek nie będą one bardzo wymagające. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że trening ten mogą wykonać zarówno osoby zaawansowane, jak i osoby początkujące. Już tłumaczę dlaczego. Wykonamy sobie przynajmniej 4, a może 5 obwodów, zależy jak będziecie mieć siłę. W każdym z tych obwodów znajdować się będzie 5 ćwiczeń. I co jest fajne w tym treningu, z każdym kolejnym powtórzeniem tego obwodu będziemy sobie te ćwiczenia nieco zmieniać, urozmaicać i przy okazji też troszeczkę utrudniać. Jeżeli wersja, na której zaczniemy, będzie dla Was wystarczająco wymagająca, to zostańcie po prostu na niej do samego końca treningu. Jeżeli była ok do wykonania, no to przechodzimy dalej, razem ze mną przechodzicie dalej i próbujecie tej wersji trudniejszej. I tak z każdą serią możemy dojść sobie do tej najtrudniejszej, najciekawszej wersji. I teraz zachęcam Was do tego, żeby przejść przez każdy z tych etapów za pierwszym razem, kiedy wykonujecie ten trening, a gdy będziecie do niego wracać, możecie sobie sprawdzić, na której wersji ostatnio czuliście się najlepiej i po prostu od tej wersji zacząć, albo za każdym razem po prostu z każdą serią troszeczkę ten trening sobie utrudniać. Jak widzicie, jest on do wykonania zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób zaawansowanych, a przy okazji daje Wam też możliwość obserwowania swojego progresu i ciągłego progresowania. Bo to też w treningu jest ważne, żeby umieć zachować ten progres. To też będzie nowy bodziec dla ciała. Dzięki temu ono też będzie się lepiej rozwijać, zarówno jeżeli chodzi o sylwetkę, jak i sprawność. Zanim jeszcze przejdziemy do tego treningu, pamiętajcie sprawdzić również moje konto na Instagramie, gdzie również dzielę się pigułkami wiedzy, żebyście mogli troszeczkę lepiej trenować, nieważne jaką trenerkę tutaj sobie wybierzecie na YouTubie. Bo chociaż wiem, że bardzo liczy się dla nas to, w jaki sposób wyglądamy, jak prezentuje się nasza sylwetka, to pamiętajcie, że nic tak naprawdę nam po tym ciele, jeżeli je sobie popsujemy tymi treningami, więc zbierajcie wiedzę o tym, jak bezpiecznie trenować, trenujcie bezpiecznie i czujcie się lepiej w swoim pięknym ciele. Trening nie jest wymagający, więc i rozgrzewka nie będzie bardzo długa. Usiądźmy sobie troszeczkę w ten sposób na naszych stopach, porozciągamy nieco zasiedziałe stawy skokowe i na początek rozgrzejemy nadgarstki i łokcie. Tutaj chcę, żebyście w całym tym treningu jak najbardziej poczuli świadomość swojego ciała i tego, co się dzieje. Teraz szeroko rozczapieramy palce, naprawdę na maksa, jak tylko dacie radę i wykonujemy takie kółeczka. Najpierw idzie do środka kciuk, kolejny palec, chowam dłonie do środka, zwinam łokcie i teraz jak zaczynam otwierać, to również kciuk wskazujący i po kolei palce. Czyli chcę wykonać takie bardzo świadome, powolne, kontrolowane kółeczka. Macie poczuć, jak ruszają się palce, jak rozgrzewają się dłonie, przedramiona i dzięki temu też nadgarstki. Powoli i kontrolowanie. Spróbujcie się zgrać tempem razem ze mną. Ja się tak naprawdę nigdy nie spieszę. Dzięki temu jest czas na to, żeby się skupić nad tym, co się w ogóle w ciele dzieje. I teraz w drugą stronę. Zaczynam od małego palca. Po kolei wszystkie palce zginam łokcie. Zobaczcie, mój nadgarstek też jest zgięty. Zaczynam prostować łokcie i tu wysoko małym palcem zaczynam otwierać ręce dalej. W którąś stronę zawsze będzie trudniej, ale myślę, że z czasem spokojnie to ogarniecie. Najważniejsze, żeby robić to tak, wiecie, ostentacyjnie, przerysowanie, żeby te palce rzeczywiście się poruszały, już później się dawno czuć przedramiona. Ok, przechodzimy do rozgrzania barków i w tym momencie trochę zahaczymy sobie jeszcze o to, jeżeli mamy wzmacniać brzuch, jak ten brzuch rzeczywiście poprawnie napiąć. Będziemy robić kółeczka naszymi ramionami i teraz chciałabym, żebyście wyczuli. Wypchnijmy sobie troszeczkę klatkę do przodu, tutaj żebra wystają, kładziemy sobie kciuk gdzieś na dolnych żebrach, palec środkowy tutaj na kolcu miednicy i chcemy troszeczkę obniżyć żebra, zbliżyć do tych kolców i w ten sposób napinamy brzuch i przez całe to ćwiczenie, które teraz będziemy robić, tak macie czuć ustawione te żebra i miednice, czyli tutaj chcemy cały czas trzymać to zbliżone podczas wszystkich planków i innych ćwiczeń, które będziemy robić. Ściskamy piąstki, trzymamy brzuch
i na prostych łokciach, takich na maksa przeprostowanych, żeby ręce były od razu napięte, wykonujemy krążenia do tyłu. Czego pilnujemy? Żeby w momencie, kiedy ręce wychodzą do tyłu, nie wypuścić klatki do przodu. Czyli pilnujemy tego i robimy krążenia. Nie będą to bardzo obszerne ruchy do tyłu. Pamiętajcie, żeby też pracować w zakresach bezbólowych. Nic nie powinno Was tutaj tak naprawdę boleć. W ogóle ćwiczenia nie powinny Was boleć w stałe, to pamiętajcie. I w drugą stronę. Zobaczcie, powolutku, kontrolowane ruchy. Ok, przejdziemy troszeczkę do rozruszania kręgosłupa. Teraz palce stóp są oparte na ziemi. Wysuwamy biodra delikatnie do tyłu, tak żeby usiąść sobie na rękach. Dłonie wysunięte są do przodu. Z wdechem wyciągamy się delikatnie, bardziej tak jakbym chciała wyciągnąć głowę w przód. Z wydechem odpycham się rękoma od ziemi, żeby zaokrąglić całe plecy. I znów wdech, wydech, zaokrąglam plecy. Wdech i wydech. Chcę po prostu trochę jednak ten kręgosłup też rozruszać tymi ćwiczeniami. Trochę go jednak usztywnimy, a tak jak chcemy, żeby kręgosłup był powiedzmy silny, przyjmował nasze obciążenia, to przede wszystkim też musi być ruchomy w każdą stronę, w którą może się ruszać. Ok, plecy zostają w miarę proste i teraz prawą ręką sięgam sobie w dół, tak jakbym chciała barkiem dotknąć do ziemi, a następnie sięgam nad głowę, czyli chcę się tutaj mocno skręcić. Jestem dalej wysunięta do tyłu. Łokieć tej ręki podporowej się zgina. Zobaczcie, czy dacie radę w ogóle sięgnąć tak wysoko nad głowę, bo tutaj mamy zarówno rozgrzanie barków, rozciągnięcie trochę klatki piersiowej, jak i mobilność rotacyjną naszego kręgosłupa. Już nie wiem, ile mam przez to gadanie. Ok. I na drugą stronę. Teraz pokażę Wam bokiem. Czyli dalej jestem lekko wysunięta. Wdech i wydech nad głowę. Zobaczcie też, że moje biodra jakby się nie ruszają. To nie było wyjście przód, tył. I to cały czas tak samo siedzę do tyłu na piętach. Ok, wrócimy znowu do barku. Znowu sobie usiądziemy tak na stopach. Będziemy robić planki bokiem. Do tego wymagana jest troszeczkę rotacja zewnętrzna w naszym stawie ramiennym. I to teraz sobie troszeczkę rozkryjemy. Ręce ciągniemy troszeczkę do tyłu. Mniej więcej tak, żeby nadgarstek z łokciem, z barkiem był mniej więcej kąt 90 stopni. Utrzymujemy nasz brzuch napięty, żebra schowane. I wykonujemy tylko ruch jakby dłońmi na zewnątrz. Cały czas utrzymując łokcie na tej samej wysokości. Dzięki temu poczujecie troszeczkę, jak Wasza łopatka dokleja się do pleców, łokieć wychodzi do przodu, nadgarstek do tyłu. Dobrze byłoby móc dojść tutaj, żeby przedramię było prostopadle do ziemi. To jest ten zakres ruchu jak najbardziej pożądany. To, co teraz się dzieje w barkach, w łopatce, nie musicie powtarzać podczas wykonywania naszych planków. I teraz łączymy z przodu ręce, wydech, cofamy łopatki, cały czas utrzymując tą rotację zewnętrzną. Czyli tutaj to, co było przed chwilą, wychodzę ręce do przodu, wydech, ściągam łopatki, wdech, wydech. Thank you.
pamiętamy o brzuchu, nie wypychać żeber do przodu. Okej. Mam nadzieję, że poczułyście troszeczkę, że ta góra się rozgrzała, jednak ona też tutaj popracuje. Trochę rozgrzejemy, też rozciągniemy nasz przód uda, przy okazji rozgrzejemy pośladki i też troszeczkę otworzymy klatkę. Zostajemy sobie tutaj na piętach. Palce dłoni skierowane są do tyłu jednej i drugiej ręki. Bierzemy wdech, barki cofnięte i z wydechem wypychamy biodra do góry. Tylko żeby to nie było wykonywanie mostka, wyginanie pleców, to znowu brzuch napięty, żebra schowane i napinamy pośladek, rozciągając troszeczkę przód uda. Czy ja tu chcę poczuć? Mocniej napięty pośladek, barki, łopatki cały czas cofnięte, trochę tak jak to było w ćwiczeniu, które wykonywaliśmy przed chwilą. Ten ruch naprawdę nie jest długi. Poczujecie mocne ciągnięcie z przodu uda i bardzo dobrze, bo ta okolica przyda nam się rozgrzać. Ok. I to by było tyle, jeżeli chodzi o naszą króciutką rozgrzewkę. Do treningu przydadzą nam się guma mini band. Przygotujcie sobie taką nieco mocniejszą, bo jednak pośladki są silne mięśnie. Na razie jeszcze zostaję sobie z boku, nie do pierwszych ćwiczeń nam się przyda, ale później tak, pokażę Wam, co w ogóle będziemy robić. To najpierw pierwsza seria będzie jakby pokazaniem naszych pozycji startowych, które będą w treningu. Przygotujcie sobie wodę, przygotujcie sobie gumę, a ja Wam pokażę. Pierwsze ćwiczenie w pozycji plank. Nadgarstek w linii z łokciem, łokieć w linii z barkiem, łopatka ściągnięta, nogi wychodzą do tyłu. Jeżeli na prostych nogach jest to dużym problemem, podłóżcie kolana, ale zobaczcie, najpierw przyjmuję pozycję planka, dopiero potem odkładam kolana. Żeby tutaj zawsze głowa, odcinek piersiowy, miednica były w jednej linii i robimy cały czas to, co było na początku, czyli podwijanie miednicy, schowanie żeber i dzięki temu też aktywację pośladka. Nasze pierwsze ćwiczenie to jest zwykły plank. Drugie będzie plank bokiem. Albo na kolanach zgiętych, albo na nogach prostych. Na początek możecie sobie to jeszcze zrobić na nogach prostych. Później tak będziemy robić wersję na kolanach zgiętych. Tak samo nadgarstek w linii z łokciem, łokieć w linii z barkiem, bark, łopatki ściągnięte w stronę pośladka, biodro idzie do góry, znów brzuch skrócony i tylko trzymamy. Trzecie ćwiczenie. Idziemy na plecy, stopy, kolana, biodro w jednej linii, głowa leży, ręce wzdłuż ciała, brzuch schowany, podwinięta delikatnie miednica i z wydechem idą biodra do góry. I tak będziemy po prostu przez nasze 45 sekund wykonywać tak zwany glute bridge, żeby napiąć pośladki. Czwarte ćwiczenie to druga strona planka, a piąte ćwiczenie będzie w kręgu podpartym i tutaj już będzie nam potrzebna guma. I będziemy tutaj w podporze, też łopatki ściągnięte, łokcie proste, wykonywać tutaj odwiedzenie, krótki ruch. Najważniejsze w nim będzie to, żeby podczas odwiedzenia się nie bujać, nie zginać. Czyli ja tu cały czas zostaję, tak jak się raz ustawię na początku, tak cały czas zostaję ustawiona. Kiedyś bardzo mocno mówiłam, żeby kolana podczas kręgu podpartego były w jednej linii z biodrem. Od jakiegoś czasu jestem ogromną fanką Animal Flow, w której w jednej pozycji wykonujemy tak, że kolana są troszeczkę bliżej pępka, dzięki temu brzuch jest mocniej napięty. I tak będę Was namawiać, żebyście próbowali robić, bo już z samej tej pozycji, że kolana są troszeczkę bliżej, brzuch jest mocniej napięty, łatwiej jest kontrolować to napięcie, łatwiej jest kontrolować to, żeby plecy się nie wyginały. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Przygotowuję się do pierwszej serii. 45 sekund pracy. 15 sekund przerwy, więc myślę, że spokojnie będę Wam cały czas powtarzać, co robimy. 10 sekund przygotowania. Idziemy do planka. Też nie łączymy dłoni. Dłoni w jednej linii z łokciami. Przygotowujemy się i start. 45 sekund. Staram się po prostu utrzymać planka. Pamiętajcie, ściągamy łopatki. Delikatnie odpychamy się od ziemi. Miednica podwinięta. Głowa w jednej linii z kręgosłupem nie zwisa, nie podglądamy tego, co się dzieje na nogach, tylko cały czas lekko wycofamy brodę, tak jakbyśmy chcieli zrobić podwójny podbródek. Jeżeli robi Wam się ciężko, pamiętajcie, możecie odłożyć kolana
cały czas utrzymując po prostu tą miednicę podwiniętą. Ale pamiętajcie też, żeby to nie było robione mocno na siłę, żeby nie wypuszczać tutaj kręgosłupa. Plecy są proste, chodzi o takie zaznaczenie, utrzymanie też pośladków napiętych, kiedy jestem na prostych kolanach, to te kolana rzeczywiście aktywnie prostuję. I stop! I tak minęło 45 sekund. Idziemy do planka bokiem. Ja zrobię tą pierwszą serię na nogach wyprostowanych. Wy możecie mieć nogę zgiętą. Jedna linia, łopatka ściągnięta. I lecimy start. Biodro do góry. Czyli też tutaj lekko podwinięta miednica. Macie czuć, że obciążacie całe przedramię. Jeżeli czujecie, że obciążacie tylko łokieć, znaczy, że uciekacie do tyłu. A chcemy troszeczkę jednak bardziej kierować się tutaj do przodu. I spokojnie oddychamy. Kontrolujecie to, co dzieje się z głową. Tutaj wszystko ma być w miarę w jednej linii. Patrzymy, czy nie opada za bardzo biodro. Jeszcze 15 sekund. Jak jest ciężko, pamiętajcie, zawsze możecie zrobić lekki regres. Nie walczymy na siłę o tą pozycję, którą wykonuję ja. Macie ćwiczyć tak, jak wy możecie. I stop. Idziemy na plecy. Możemy w sumie już założyć gumę nad kolana, jeśli zdążycie. Ręce wzdłuż ciała, lekko podwinięta miednica. I z wydechem biodra, góra, dół. Delikatnie. Nie mamy dodatkowego obciążenia, więc ja zalecam, żeby na końcu zrobić taką sekundkę zatrzymania, żeby poczuć to napięcie. Bo chociaż nie mamy obciążenia, mięsień tak pracuje. I tak można fajnie poczuć jego pracę. Spompować ten tyłeczek, cały czas utrzymując napięty brzuch. W tym ćwiczeniu też możecie poczuć brzuch, szczególnie jak on zacznie być zmęczony, to tutaj zobaczycie, że on też pracuje. Ok, i lecimy. Druga strona planka, odwrócę się do Was przodem. Czyli pilnuję. Jedna linia, łopatka ściągnięta. Nogi mniej więcej w linii z biodrem. I lecimy góra. Obciążam całe przedramię. Dłoń też może leżeć, jeżeli jest Wam wygodniej. I tu też macie czuć. Łopatka pracuje, ściągam ją cały czas w stronę pośladka. Nigdzie tutaj nic nie wypuszczam. I pamiętamy o tych żebrach. Nie na siłę, lekkie zaznaczenie, a bardziej pilnowanie, żeby nie było uciekania do przodu. Wtedy ściana brzucha jest rozciągnięta, mięśnie brzucha tak naprawdę nie pracują w tym pełnym potencjale, w którym mogą, plus powielamy cały czas tą postawę, którą mamy na co dzień, jakiegoś takiego zwiększonej lordozy. Tego nie chcemy. Ok? Idziemy do podporu. I przez połowę czasu wykonuję ruch jedna noga, a potem druga. Łopatki ściągnięte, plecy proste i krótki ruch, naprawdę spokojnie, pokażę Wam przodem. Króciutki. Odwiedzenie to naprawdę nie jest obszerny ruch, żeby to nie było coś takiego. Bo dokładam do tego pracę kręgosłupa, zgięcie boczne. Nie o to nam tu chodzi, chcemy pracować pośladkiem. I zmieniamy stronę. Spójrzcie też na swoje dłonie teraz. Palce szeroko rozczapierzone, wbijamy je delikatnie w ziemię. Dzięki temu też napina się nadgarstek i przy podporach nie będą one boleć. Ok. Teraz mamy minutę 15 przerwy. A ja mam czas, żeby Wam opowiedzieć, co będziemy robić w kolejnej serii. I teraz guma już się nam przyda. Ja Wam pokażę nasze ćwiczenia. I teraz znów wracamy do planka, tylko teraz naprzemiennie będziemy delikatnie potrącić jedną nogę i drugą nogę, żeby jeszcze mocniej napiąć pośladek. Jeżeli jest ciężko, na kolanach to samo. Jedna, druga. Pilnujcie tego tylko po prostu, żeby tych kroków nie robić do tyłu, żeby cały czas utrzymywać łokcie i barki w jednej linii. W planku na boku już zakładamy gumę,
na zgiętych kolanach, stopy złączone i tylko tutaj ruch. Stopy zostają złączone. To jest tutaj ważne. Jeżeli chodzi o to, co robimy w glute bridge'u, zostajemy sobie tutaj u góry, utrzymujemy napięcie i naprzemiennie przyciągamy jedno kolano do klatki i drugie, też z gumą nad kolanami. Później plank bokiem, a w kolejnej serii, w tym ostatnim ćwiczeniu, jak będę odwozić lewą nogę, to prawa ręka będzie na barku. Dla takiego dodatkowego utrudnienia i destabilizacji. Troszeczkę wydłużyłam przerwę, już nie wyrobiłam z tłumaczeniem, jak zwykle, ale wolę Wam wydłużyć przerwę niż nie tłumaczyć. Następnym razem, jak już znacie ćwiczenia, możecie po prostu przewinąć najwyżej tą za długą przerwę. Do czego nie zachęcam. Uwaga! I plank, czas, start. A, tu miał być bez gumy. A, dobra. Jeszcze bez gumy. Jeszcze poznajcie wersję bez gumy. I z wydechem podnoszę. Krótki ruch. Powolutku. Jak odstawiacie nogę, poczujcie. Przenoszę ciężar ciała na tą nogę. Odrywam drugą. Na 3 sekund. Trzy, dwa, jeden. Ok. Gumę zakładamy teraz nad kolana. Ja sobie zmienię trochę kolejność. Zacznę teraz od mojej lewej. Kolana zgięte. Są troszeczkę przed linią biodra. Stopy złączone. I zaczynam biodro do góry i sam ruch kolana, stopy zostają złączone. Pilnujemy tutaj w miarę łokieć w linii z barkiem, brzuch. I spokojnie, czuło Wam się tutaj w pracy pośladka, trochę boku uda, chociaż brzuch. Trochę barki też poczujecie, jak pracujemy w podporach. Ok, idziemy na plecy. Stopy mniej więcej na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, głowa leży. I powolutku z zatrzymaniem bioder u góry idzie kolano do klatki. Zatrzymuję, napinam i wydech przyciągam. I tak samo, jak odstawiam nogę, skupiam się, przenoszę na nią ciężar ciała, dopiero odrywam drugą. Odstawiam, czuję, że przenoszę ten ciężar ciała, no ale bez bujania. Przyciągam. Ok. I druga strona planka. Troszeczkę sobie obniżę. Pięć sekund. I zaczynamy. Pamiętamy ściągać cały czas bark, łopatkę. W niego wypuszczone tutaj cały czas też pracuje. Po to rozgrzewaliśmy barki i łopatki. Jeszcze 10 sekund. Okej. I ostatnie, tutaj w kręgu podpartym, pokażę Wam przodem. Czy jak chcę pracować prawą nogą, lewa ręka ląduje na barku i to samo staramy się nie bujać. Jak będzie Wam bardzo bujać, to wracacie do poprzedniej wersji.
Widzicie, nic się nie bujam, nic nie przekręcam. Mocno pracuje ręka podporowa. Tak samo ściągam łopatkę. Już bark nie był blisko ucha, łokieć zgięty, ani też łokieć mocno przeprostowany. A zmiana strony. I przerwa. Rozładowała mi się kamera, więc nie będzie idealnie tak samo. Wracamy do tematu. Kolejna seria planku, tylko że z gumą nad kostkami. Ta sama zasada. Plank bokiem, guma nad kolanami. W poprzedniej serii stopa zostawała do stopy. Teraz całą nogę podnosimy. To ćwiczenie, które robimy sobie kolejne, trudne, pokażę Wam w tą stronę. Biodra idą do góry, zostają tu u góry. Jedna noga idzie albo zgięta w kolanie, albo prosta. I krótki ruch tak naprawdę do boku. Ile dacie radę? Bez ruszania miednicą, żeby nie było czegoś tutaj takiego przechylania żadnego. Mamy się nauczyć kontroli miednicy. Potem druga strona. I ostatnie, też w klęku podparte. Naprzemiennie jedna noga do góry. I druga, zgięta w kolanie. Trudność tego, plecy nieruchomo, żeby nie było pach tego, tylko żebra schowane, brzuch skrócony i kontrolujemy pracę pośladka. Kolejna seria. Uwaga, plank. Zaczynamy. Start. Pamiętajcie, jeżeli jest Wam ciężko zrobić to na tych kolanach prostych, to samo możecie zrobić pach na zgiętych, tylko wtedy gumę dajcie sobie nad kolana. Pilnujemy, żeby nadgarstki się nie łączyły. I teraz noga idzie do góry i aż korci, żeby pójść do góry. Jak jest ciężko, to już lepiej, żeby biodra zostały wysoko i dalej pracować sobie nad pośladkiem, niż żeby biodra były nisko i żeby był wygięty kręgosłup. Więc tutaj spokojnie, jeżeli jeszcze nie udaje Wam się zrobić tego tak idealnie. OK. Guma nad kolana, plank bokiem. Teraz zacznę sobie od lewej strony. I robimy odwiedzenie całą nogą zgiętą w kolanie. Znowu łopatka ściągnięta. I możemy też troszeczkę to podrasować. Nie było tylko idealne odwiedzenie, ale odwiedzenie z lekką rotacją. Czyli widzicie, moja stopa idzie troszeczkę do środka, kolano bardziej na zewnątrz. Pilnujemy łopatki, pilnujemy głowy, pilnujemy oddechu. Wiem, że dużo elementów, ale no niestety, jak chcemy bezpiecznie, dobrze ćwiczyć, to trochę myśleć na początku trzeba. Później w końcu to wchodzi w nawyk. Idziemy na plecy. Zróbmy sobie razem prawą nogę. I teraz biodro zostaje u góry, mocny pośladek nogi lewej, prawa noga do góry albo prosta, albo zgięta. I krótki ruch na bok, pilnując cały czas lewego biodra. Więc możecie sobie kątem oka zerkać. Tutaj mocny brzuch, wdech, opuszczam, z wydech wracam. Wdech, opuszczam, z wydechem wracam. I prawa ręka też trochę tu pracuje. Przejmuje nieco ciężar ciała. Nie walczcie tutaj tak bardzo o zakres, a bardziej starajcie się kontrolować miednicę. A i całą serię robimy jedną nogą. Tego nie powiedziałam. Powiedziałam to, jak mi się kamera rozładowała. OK. Drugi bok. Teraz ja prawy. Trzy, dwa, jeden i góra.
Czyli lekkie odwiedzenie, trochę rotacji. Łopatka ściągnięta. Całe przedramię obciążone. Mikrofon działa? Działa. 10 sekund, nie spieszymy się, czas szybciej nie minie. Do kręgu podpartego. I tutaj znowu, wcześniej była kontrola miednicy, tutaj kontrola pleców. Spokojny ruch, łopatki ściągnięte, palce dłoni szeroko wciskane w ziemię i naprzemiennie. Jedna, druga noga. Pilnujcie tego, gdzie odstawiacie kolano, żeby zaraz nie zawędrować na koniec maty. Dziesięć sekund. Skupiamy się tutaj bardziej na pośladku plus kontroli kręgosłupa. Ok. Trzecia seria za nami. I teraz w planku polecam zostawić gumę nad kolanami, bo będzie ciężko przez połowę czasu. Mamy oderwaną jedną nogę i tak ją przez cały czas zostawiamy. Utrzymujemy napięcie. Druga połowa czasu, druga noga. Planku bokiem dokładamy sobie jeszcze, tak Wam pokażę, ruch. Oprócz tego jeszcze wypchnięcie biodra do przodu. Czyli mamy takie kombo i kolano do góry, i biodro delikatnie w przód. Pach, pach. Jeżeli chodzi o to na glute bridge'u, po prostu pracuje druga noga. A ostatnie ćwiczenie, pamiętajcie, że zawsze możecie zostać na łatwiejszej wersji. Próbujemy zrobić z kolanami nad ziemią. Jeżeli będą Was bolały kolana, no to wtedy kolana zostają na ziemi, bo tu było bardzo duże obciążenie, idzie na całe nogi. Może gdzieś tam pojawić się ból, więc spokojnie wybierajcie wersję łatwiejszą, a po prostu bardziej skupcie się na kontroli. Ok, jest, jest, nagrywa, nagrywa. Czwarta, możliwe, prawie że ostatnia seria, zaraz się dowiecie dlaczego. I zaczynamy. Prawa noga, góra. I trzymamy tylko. Pośladek napięty. Przyszłościowo, jeżeli nad kolanami guma jest za słabo, ją czujecie, nie od razu na kostki, a gdzieś tam w połowie po prostu długości. Przygotujcie się i powolutku zmieniamy stronę i lewa. I trzymamy. Staram się nie przekręcać na bok. Tak tą nogę odrywamy, że nic się tak naprawdę w ciele nie zmienia. Pilnujemy głowę, nie podglądamy stóp, łopatki ściągnięte, wiem, że jest ciężko, nie jest też ciężko. 5 sekund, kolana proste. I stop. Plank bokiem. Pięć, czyli łączymy dwa ruchy. Noga do góry, biodro delikatnie do przodu, cały czas utrzymując. Brzuch napięty, plecy proste, żeby to nie było wypchnięcie tutaj całej klatki brzucha, tylko bardziej biodra. Trochę taki glut bridge na boku. Nie jest łatwo. 15 sekund. Jak jest ciężko, wróćcie najwyżej do tej poprzedniej wersji, nawet w trakcie trwania tej serii. Idziemy na plecy i teraz pracuje lewa noga. Głowa leży, ręce mogą być troszeczkę szerzej. Biodro do góry, lewa noga.
jak jest ciężko, może być zgięta. I kontrolujemy miednicę, więc tu się nie przekręcało. Więc ten ruch może być naprawdę mikroskopijny. Z czasem po prostu starajcie się, żeby był bardziej obszerny. Lewa strona. Pośladek mocno zostaje. I lecimy. Już ledwo podnoszę nogę. Sekund. Trochę tego ruchu do przodu też jest. Okej. Ostatnie. Najgorsze. Jak będzie ciężko, pamiętajcie zrobić malutki kroczek w tył. Do łatwiejszej wersji. Łopatki ściągnięte. Odpychamy się od ziemi, kolana minimalnie nad ziemią. Jedna noga. I dalej kontrolujemy plecy. Kolano cały czas zgięte. I stop. Mamy nasze minimum 4 serie zrobione. Wydłużymy teraz troszeczkę przerwę. Ja wezmę łyczkę wody. I możemy zrobić bonusową 5. Kto nie chce, kto już nie daje rady, przeskoczcie do końcowego rozciągania. Kto da radę, robimy dodatkową serię i możecie sobie wybrać, pomieszać z tych wszystkich wersji, które Wam pokazałam, już taką Waszą jedną ulubioną serię z wersji, które się Wam najbardziej podobały. No, taka mocna, bonusowa seria. Łyczek wody, odetchnijcie. Mam nadzieję, że wersję już wybraliście. Mamy jeszcze 30 sekund przerwy. I ja wybiorę chyba w planku tą wersję, gdzie podnoszę naprzemiennie nogę, ale gumę zostawię sobie nad kolanami, bo czuję, że już jestem zmęczona i ta na kostkach chyba byłaby za ciężka. Plank bokiem, czyli po prostu podnoszenie całej nogi. Chyba zrobię zwykłe glute bridge, tak żeby dopiąć ten pośladek na sam koniec. I potem odwodzenie w tej wersji drugiej, którą robiliśmy. Tak myślę, że właśnie tak zrobię. Dobra, przygotowujemy się. Plank. I uwaga, zaczynamy. Znowu kontrola pleców bez wyginania odcinka lędźwiowego. Jak jest ciężko, pamiętajcie o wersji na kolanach. Też fajnie pośladek popracuje. Sekund. Okej.
dwa, jeden. No nieźle. Teraz zacznę od góry. Widzicie, troszeczkę sobie wymieniam, żeby nie zaczynać zawsze od tej samej strony. I lecimy. Góra. I ja wybieram tą wersję. Wiecie, z czasem możecie w tej piątej dodatkowej zrobić wszystkie te najtrudniejsze. Też przy okazji zobaczycie, jaki zrobiliście progres. Dziesięć sekund. Ok. Idę na zwykłe glute bridge. Stopy mogę dać troszeczkę szerzej. Cały czas rozpychając gumę na zewnątrz. I tylko powolutku na brzuchu się skupiam. Żeby teraz w tej serii właśnie wyczuć w tym momencie wydechu, jak brzuch się dopina. Sprawdzam, czy mikrofon działa. Fajnie czuć poślad, dobrze, nawet bez obciążenia. Jak się człowiek skupi, czuje w tym mięśnie, to jest super. Druga strona planka. Uwaga, zaczynamy. Ta góra. Czuć mocno. Ok. I ostatnie ćwiczenie. Ja wybieram tą wersję zwykłego odwodzenia, ale z tym powiedzmy utrudnieniem ręką na barku. Jak pracuję najpierw lewą przez połowę czasu nogą, to prawa ręka idzie na bark i spokojnie, kontrolowanie, bez przechylania. Tutaj łopatka tak samo ściągnięta. I zmiana strony. I stop. Koniec treningu. Pozbywamy się gumy. Zrobimy jeszcze chwileczkę rozciągania, podczas którego ja Wam jeszcze powiem kilka rzeczy na temat tego treningu. Chwilka oddechu. Napijcie się wody. Ręce się zmachały. Brzuch też. Pośladek bardzo mocno. Trochę go teraz rozciągniemy. Usiądziemy sobie do pozycji 90-90, mniej więcej 90-90. Jeżeli jest Wam ciężko usiąść w tej pozycji, to możecie sobie podłożyć jakąś podusię pod pośladek tej nogi z przodu. Mniej więcej kolano w linii z biodrem, w linii z kostką. To samo, jeżeli chodzi o nogę z tyłu. Możemy sobie wysunąć się tułowiem lekko w przód, albo nawet oprzeć tutaj na łokciach, bardziej kierując się na łydkę. I teraz
osoby początkujące, osoby zaczynające z tym treningiem, jeżeli chcecie tak płynnie próbować wejść w te trudniejsze serie, spróbujcie sobie, kiedy wchodzimy w tą trudniejszą wersję, każdą tą serię w trudniejszej wersji chociaż kilka sekund spróbować zrobić. Do momentu, aż będzie Wam ciężko i zróbcie krok w tył do tej łatwiejszej wersji. Będziecie cały czas próbować, a nie będziecie rzucać się od razu na głęboką wodę, żeby zrobić wszystkie te trudne serie. Więc małymi kroczkami, po prostu, powolutku, próbujcie sobie do tych trudniejszych wersji dojść. Jak dacie radę, zejdźcie ciutkę niżej. No okej. Na drugą stronę. To rozciąganie ma nas też troszeczkę, powiedzmy, wyciszyć na koniec tego treningu, żeby tak od razu, zaraz, nie wiem, co macie w planach po treningu, nie wskakiwać w wir obowiązków domowych, tylko troszeczkę się jeszcze wyciszyć, uspokoić układ nerwowy. Pamiętajcie, że każdy trening, każda aktywność fizyczna tak naprawdę, to też jest stres dla organizmu, taki sam jak stres w pracy, jak stres przed egzaminem. Troszeczkę musimy ten stres na koniec zmniejszyć. Właśnie na przykład takim spokojnym oddechem w lekko rozciągających pozycjach. Okej. Bardzo dużo pracowaliśmy sobie w podporze, na planku, jednym, drugim. Troszeczkę nam to zamyka klatkę, więc teraz zrobimy ćwiczenie, które nam ją troszeczkę otworzy. Kładziemy się na brzuchu. Ręce proste w łokciach wychodzą na boki. I teraz pójdę sobie teraz najpierw na prawo. Łokcie muszą zostać proste. Lewą ręką się podpieram. Spinam lewe kolano. I przykładam delikatnie na drugą stronę. Stopę nie musi dotknąć nawet do ziemi. Głowę możemy położyć. Delikatnie podpieram się trochę tą lewą ręką, żeby poczuć lekkie rozciąganie w klatce. Nie powinno to boleć. Jeżeli boli, zmieniamy ćwiczenie. Po prostu tego nie robicie. Jeżeli boli bardzo, lecę konsultację z fizjoterapeutą. Zmieniamy stronę. Czyli teraz prostujemy lewy łokieć. On cały leży, cała ręka leży na ziemi. Prawe kolano zginam i przekładam na drugą stronę. Wracamy. Mniej więcej to samo, tylko teraz ręce nie są idealnie na boki, tylko troszeczkę pod kątem przynosimy je do góry. Trochę mocniej jeszcze poczujemy rozciąganie w klatce, gdzieś tutaj w obrębie z przodu barku. Zmieniamy stronę. OK. Ostatnie ćwiczenie. Jeżeli macie obolałe kolano, to przyda się tutaj podusia. Jeżeli mata nie wystarczy, jedna noga wychodzi do przodu. Też trzymamy skrócony brzuch i staramy się przyciągnąć piętę do pośladka tej nogi z tyłu. I też nie tutaj, tylko staramy się skracać brzuch. Można się podeprzeć i dopiero dociągać piętę do pośladka. Trochę, żeby rozciągnąć przód, uda. Chociaż on jakoś tam nam mocno dzisiaj strasznie nie pracował, to jest rozciąganie z takich, powiedzmy, względów bardziej zdrowotnych. I zmieniamy powolutku stronę. I przyciągam sobie, łapię za stopę.
patrzę do przodu, brzuch skrócony, nie wyginam się. I dopiero staram się dociągnąć piętę do pośladka, tutaj cały czas mając brzuch skrócony. Spokojnie oddychamy, nie od razu pięta cała do pośladka. Z czasem po prostu dajcie temu mięśniowi się troszeczkę rozluźnić. Możemy dociągnąć. W rozciąganiu nie można robić gwałtownych ruchów. Spokojnie i kontrolowanie. Ok. I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że ten trening się Wam podobał. Ja powiem szczerze, że poczułam, że było to dla mnie niezłe wyzwanie, więc mam nadzieję, że byliście lepsi ode mnie. Jeżeli mieliście problem z jakimkolwiek ćwiczeniem w trakcie tego treningu, napiszcie w komentarzu, postaram się Wam doradzić, co możecie zmienić, żeby to ćwiczenie poczuć lepiej, albo żeby nie czuć na przykład jakiegoś bólu podczas wykonywania tych ćwiczeń. Pamiętajcie sprawdzić moje konto na Instagramie, bo tam dzielę się jeszcze bardziej wiedzą na temat zdrowego i bezpiecznego treningu. Sprawdźcie też inne treningi na moim kanale, jak i materiały edukacyjne. A jeżeli ten trening się Wam podobał i doceniacie moją twórczość tutaj, to możecie również zostać moim patronem i wesprzeć mnie, powiedzmy, taką przysłowiową filiżanką kawy poprzez moje konto na Patronite. Zostawiam Wam linki do mojego profilu na Instagramie, jak i do Patronite w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za wspólny trening i widzimy się w kolejnych materiałach.